Od 1 czerwca zmiany w organizacji ruchu na Alejach Trzech Wieszczów. Przed nami kolejny etap prac w tarczy skrzyżowania Królewskiej, Karmelickiej i Alej. Na 1,5 miesiąca zamknięty zostanie 400-metrowy odcinek pomiędzy przełączkami drogowymi na wysokości ulic Lenartowicza i Kochanowskiego. Dzięki przełożeniu całego ruchu na jezdnię przy ulicy Karmelickiej możliwe będzie prowadzenie prac po drugiej stronie jezdni, czyli tuż przy ulicy Królewskiej. Ruch samochodowy pomiędzy Kleparzem a Mostem Dębnickim będzie utrzymany, a dodatkowo z mostu zniknie buspas. W stronę Ronda Matecznego kierowców poprowadzi jeden pas, a w przeciwnym kierunku do Kleparza dwa.